Jestem człowiekiem, który realnie w swoim życiu spotkał się z Jezusem. I wiecie, ja właśnie dlatego tutaj jestem, żeby wam powiedzieć o tym. Ja mam wielką przyjemność z tego, że mogę tutaj dzisiaj stać i mogę mówić wam o tym, który odmienił realnie moje życie. Wiecie, w tym świecie, w tym kraju, każdemu człowiekowi wydaje się, że ma w jakimś temacie rację. Ludziom wydaje się, że wszystko wiedzą, ale tak naprawdę, kiedy zaczynają dyskutować na temat tych rzeczy, które są przekonani, że wiedzą, rodzi się między nimi wielki spór. Dotyczy to na przykład polityki. Ale przyjaciele, ja stałem się szczęśliwym człowiekiem, wiecie dlatego? Dlaczego? Ponieważ ja wiem, że Jezus Chrystus wziął 2000 lat temu wszystkie moje grzechy na siebie, zapłacił za mnie osobiście karę, umarł za mnie po to, abym ja mógł iść do nieba i nie został skazany na wieczne piekło. Przyjaciele, ja to wiem. Wiem to dlatego, że ja szukałem tego Jezusa. Ja prawdziwie zacząłem w swoim życiu szukać Jezusa. Wiecie, to może być taki oklepany slogan: szukaj Boga. Ale ja wam dzisiaj powiem, na czym polega znalezienie Boga, bo ja go odnalazłem. A tak naprawdę to on odnalazł mnie. Przyjaciele, w tym kraju i na całym świecie panuje coś takiego jak religia. Ta religia mówi człowiekowi, nadaje mu pewne nakazy. Mówi, że trzeba wypełniać jakieś rytuały, żeby sobie zyskać przychylność Bożą. Ale ja wam coś powiem. Ja poznałem tatę. Ja poznałem Boga jako ojca. I dzięki temu zrozumiałem, kim on prawdziwie jest i co zrobił dla mnie przez Jezusa. Bóg to dobry ojciec, który tutaj na ziemi posłał Jezusa po to, aby ten zapłacił cenę śmierci za każdego z was. Przyjaciele, obok wzięła krzyża, nie da się przejść obojętnie. Przyjaciele, zbawienie jest za darmo dla każdego człowieka. I to jest wielki problem w tym kraju do przyjęcia przez ludzi. Ale jeżeli nie przyjmujesz tego, że Jezus Chrystus umarł za ciebie za darmo i wystarczy, że w to uwierzysz, to jesteś w złym miejscu. To jesteś w miejscu, gdzie próbujesz dołożyć coś do tego, co właśnie on zrobił na krzyżu Golgoty. Nie można nic dołożyć do doskonałego dzieła Jezusa Chrystusa. Do tego nie można nic dołożyć. Nie można być, nie ma czegoś takiego, że będziesz dobrym człowiekiem, że będziesz miał rodzinę, będziesz dobrze wychowywał dzieci, zarabiał pieniądze, jak to się ludziom wydaje i mówią, że są dobrymi ludźmi przecież, chodzą do kościoła, nic ci to nie pomoże, nic ci to nie pomoże, jeżeli nie staniesz się wdzięczny za to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i masz to za darmo przez wiarę. Prosta wiara serca, rodząca się z wdzięczności za to, że Jezus poniósł śmierć za ciebie. Przyjaciele, bardzo pragnę, abyście uwierzyli moim słowom, ponieważ ten świat idzie na zagładę. Ten świat jest skazany na porażkę, dlatego, że nie uwierzył w to, że Jezus Chrystus za darmo umarł za ciebie. Jeżeli w to prawdziwie nie uwierzyłeś, to nie stałeś się wolny, ale ja jestem tutaj dzisiaj dlatego, żeby ci powiedzieć o tym, że być wolnym to znaczy mądrze zależeć od tego, który oddał za ciebie życie. Jestem wdzięczny Jezusowi i dlatego tutaj jestem. Nie potrzebuję wypełniać rytuałów. Jestem wolny od religii. Jestem wolny od systemu tego świata. Jestem wolny od wszystkiego, co jest poza Chrystusem. Bo w Chrystusie jest prawdziwa wolność, przyjaciele. Jeżeli chcesz stać się wolnym, tak naprawdę całe wieczne życie twoje zależy od tego, jaką za życia podejmiesz decyzję. Słuchając teraz moich słów, zastanów się nad tym, czy w swoim życiu próbowałeś sobie zasłużyć na Bożą przychylność, czy stałeś się po prostu wdzięczny za to, że Chrystus umarł za ciebie. Przyjaciele, kiedy ja to zrozumiałem, to zrozumiałem również, kim jest ten Jezus. Ja zrozumiałem, czym jest prawdziwa miłość. Bo przyjaciele, prawdziwa miłość została przez Jezusa
udowodniona, że tak powiem, człowiekowi właśnie na krzyżu Golgoty. On nie musiał, ale za ciebie umarł. On tego nie musiał robić, ale on wziął to na siebie. Przyjaciele, rzecz w tym, abyście rozumieli to, że do dzieła krzyża, do tego, co zrobił Jezus, musisz podejść osobiście. Musisz osobiście stanąć przed Jezusem. Tu nie chodzi o to, abyś podpinał się pod jakąś pielgrzymkę i śpiewał w tłumie. Tu chodzi o to, abyś ty się stał wdzięczny osobiście, bo Chrystus umarł za ciebie osobiście. On, gdybyś był tylko jeden tutaj na ziemi, on by przyszedł na tą ziemię i umarłby za ciebie osobiście, gdybyś ty był tylko jeden. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Przyjaciele, ja w swoim życiu byłem zwykłym przestępcą. Okradałem ludzi, handlowałem narkotykami. Wyjeżdżałem do krajów trzeciego świata, żeby kręcić lewe interesy. Byłem człowiekiem, którego cieszył grzech. Mnie cieszył grzech, rozumiecie to? Mówi się, że ludzie się nie zmieniają. I to jest prawda, na tym świecie bez Jezusa ludzie się nie zmieniają. Jak masz naturę złodzieja, do końca życia będziesz złodziejem. Jak masz naturę mordercy, to do końca życia w twoich oczach i w twoim sercu będziesz wypatrywał mordu. Jeżeli jesteś złodziejem, to możesz nie kraść, ale w sercu masz mentalność złodzieja i ja taki byłem. Byłem człowiekiem, który dopuszczał się przestępstw i było mi z tym dobrze. Ale wiecie, z czym mi nie było dobrze? Wiedziałem, że żyję w grzechu. Wiedziałem, że żyję w grzechu i potępiało mnie to, co robię. Wiedziałem też, że jest Bóg. I w momencie największego swojego upadku życiowego, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, bo już nabroiłem tyle, że więcej się nie dało, ja wtedy zapłakałem nad swoim losem. Zrozumiałem, że jedynym ratunkiem jest ten Bóg, ale nie wiedziałem, jak się do Niego dostać. Otworzyłem Słowo i przeczytałem, że wszystkie moje grzechy zostały mi przebaczone i wystarczy, że uwierzę w to, że warunkiem tego przebaczenia jest to, że uwierzę w krzyż Golgoty. Prosty krzyż Golgoty. Przyjaciele, ja w to po prostu uwierzyłem. I w tym momencie z moich oczu popłynęły łzy. Bóg przyszedł do mnie wtedy, do mojego serca. Ja zrozumiałem wtedy, że ja stałem się nowym człowiekiem. Narodziłem się na nowo. Każdy z was musi narodzić się na nowo. Ja kiedy uwierzyłem w zastępczą ofiarę Jezusa za moje grzechy, ja narodziłem się na nowo. Przyjaciele, efektem tego narodzenia, bo to nie jest tak, że sobie po prostu powiedziałem, albo ktoś nade mną machnął jakiś rytuał, tak jak to się zwyczaj dzisiaj robi, tak jak to się dzisiaj robi, ale ja, prawdziwie uwierzywszy, jednym z efektów było to, że znienawidziłem grzech. Przyjaciele, byłem przestępcą, byłem złodziejem, ale kiedy narodziłem się na nowo i uwierzyłem w Jezusa, dopełnił mnie Duch Święty, znienawidziłem grzech, stałem się nowym człowiekiem i każdy z was musi narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do nieba. Jeżeli potrzebujesz wsparcia modlitewnego, jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi teraz, to przyjdź tutaj do nas, pomodlimy się o ciebie i jeszcze dzisiaj na podstawie twojej wiary w Jezusa, tego prawdziwego, nie tego rytualnego, na podstawie twojej wiary jeszcze dzisiaj staniesz się obywatelem nieba, narodzisz się na nowo i staniesz się nowym człowiekiem. Jeżeli tego pragniesz, przyjdź do nas albo kiedy będziesz w domu, zamknij się w swoim pokoju i stań osobiście przed Jezusem. I powiedz, przeproś Go, że błądziłeś przez całe życie i żyłeś bez Niego. Powiedz Mu, że wierzysz w to, że On przelał za ciebie krew. Podziękuj Mu za to. Podziękuj Mu za to i prawdziwie w to uwierz. Wyznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela. A wtedy narodzisz się na nowo. Tyle wystarczy, przyjaciele. Prosta wiara serca. Prosta wdzięczność. I jesteś obywatelem nieba. I zaczyna się twoje prawdziwe życie. Przyjaciele, apelujemy jeszcze raz do was. Jeżeli ktoś z was potrzebuje uzdrowienia, to jesteśmy tutaj właśnie po to,
abyś wziął to uzdrowienie. Bo krew Jezusa przelana na krzyżu Golgoty, to ona się przelała za każdą chorobę na Jezusa. Została wrzucona 2000 lat temu na krzyżu. Każda choroba po to, abyś ty dzisiaj z każdej choroby mógł zostać uzdrowiony. Jeżeli potrzebujesz tego uzdrowienia, to po prostu przyjdź, chyba że wolisz do końca życia spędzać się po tym świecie z chorobą, nie wiedzący gdzie idzie, nie znający swojego prawdziwego domu. Jeżeli pragniesz znaleźć prawdziwy dom, bo jeszcze teraz żyjesz i wydaje ci się, że idziesz do domu, ale tak naprawdę jesteś bezdomny, bo każdy człowiek, który nie poznał Jezusa i nie uwierzył w Niego, jest człowiekiem bezdomnym, jest człowiekiem, który nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz tą drogę obrać jeszcze dzisiaj, to podejmij prostą decyzję serca.